Witam ze Słupska, z centrum miasta. Andrzej Stebelski witam ze sklepu Popmaster Record Shop. Za oknami widać dworzec kolejowy, nie wiem czy widzicie czy nie, ale zdaje się, że coś nie coś będzie widać. Słuchajcie, jutro w całej Polsce tłusty czwartek, także przybędzie tam trochę kalorii, ale dzisiaj w Słupsku mamy tłustą środę. Tłusta środa w Słupsku tylko w sklepie Popmaster Record Shop. Od tego co wam pokażę, kalorii nie przybędzie, wręcz przeciwnie, może trochę nawet stracicie. Jeśli przy jakiejś fajnej piosence sobie zatańczycie, to parę kilokalorii zawsze spalicie. Dobrze, zaczynamy. Słuchajcie, tłusta środa, od czego zaczynamy? Od SBB, Memento z banalnym tryptykiem. Jeszcze dzisiaj, może jutro, trudno powiedzieć, zależy jak czas pozwoli, te płyty pojawią się stopniowo na stronie Popmaster Record Shop i w sklepie Popmaster Record Shop. Ok. Kolędy polskie, śpiewa Eleni. Eleni, kolędy polskie, pamiętam na przełomie lat 80-tych, 90-tych. Najlepiej sprzedającą się kasetą, zwłaszcza w okresie przedświątecznym, to była Eleni. To setki się sprzedawało tego dosłownie. Jeśli nie tysiące, to setki. Słuchajcie, co następne? Banda i Wanda. Mamy czas. My za dużo czasu nie mamy, bo zaraz trzeba będzie sklep otwierać, bo ostatnio mam pecha, że co nagrywam, to ktoś wchodzi. Ale jestem 2 godziny wcześniej, także może uda mi się nagrać ten film, może jeszcze jeden. Słuchajcie, Banda i Wanda, mamy czas. Dobrze. Oni mają czas, my nie mamy. Natalia Kokulska, bardzo słaba okładeczka, bardzo słabiutka, ale płyta za to w fantastycznym stanie. Także dla dzieci, dla dorosłych, którzy jako dzieci słuchali tych pioseneczek, polecam. Natalkę Kokulską. Jeżeli nie lubicie tego rodzaju muzyki, to może taką muzykę. Leszek Długosz i jego płyta pod tytułem Leszek Długosz. Co my mamy? Strona A. Wiosenne wody. Sonet. Legenda o świętej Magdalenie. Co w uczyniu? W oczekiwaniu wiosny. No wiosnę to my mamy już od grudnia. No dobrze. Psu Kaczałowa. Dobrze. I tak dalej, i tak dalej. Manam. Pierwsza płyta zdaje się. Manam. Rządza pieniądza. Buenos Aires. Szare miraże. Stoję. Czuję się świetnie. Ach jak przyjemnie. Ach jak wspaniale. Dobrze. To od dzisiaj, od jutra w sklepie Popmaster. Dalej. Historia podwodna. Lech Janerka. Lech Janerka i jego historia podwodna. Tom Press, 86 rok. No mamy coś angielskiego. Led Zeppelin 2. Led Zeppelin 2. Tak to wygląda. Zajrzyjmy do środka. I coś tu mamy. Proszę bardzo. My mamy tutaj śliwkę tak zwaną. Plum. Plum, czyli jeśli nie pierwsze, to jedno z pierwszych tłoczeń angielskich Led Zeppelin 2. Ale podejrzewam, że to jest pierwsze tłoczenie. Ok, następna płytka. Pink Floyd, Wish You Were Here. Kurde. Chciałem, przecież to nie jest gatefold, chciałem ją otworzyć. Pięknie zachowana okładka, pięknie zachowana wkładka. I do tego mintowa płyta. No, prawie mintowa. Near Mint. Patrzcie, jak to się błyszczy. Tak to wygląda. Wish You Were Here. Pink Floydów. Angielskie oczywiście wydanie, bo jakże inne mogłoby być. U nas w sklepie oczywiście, bo co niektórzy mają inne wydania. Dobrze, Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder. Koncept, dwupłytowy album Pink Floydów pod tytułem Delikatne brzmienie burzy. Tak to wygląda, może wyciągnę jedną z tych płytek. Wkładeczka. I taka Excellent Plus płytka. Tam ryskie widziałem, tu nic nie widzę. Także, proszę bardzo, tak to wygląda. Delikatne brzmienie burzy i grupa Pink Floyd. Po tej płycie mamy następną płytkę. Tłusta, gruba. Tak, dwupłytowa, proszę bardzo. Też, pierwsze tłoczenie. Album nazywa się The Wall, ściana, 79 rok. O ile dobrze pamiętam. Tak to wygląda. Brytyjskie tłoczenie. Matrix, jeśli ktoś by chciał. Czyli tu mamy stronę drugą. B11. Jakiś bardzo wysoki. A4U z pierwszej strony. Jeśli niektórzy wiedzą, o co chodzi. A4U na B11, pierwsza płyta. Dobrze. Po Pink Floydach zostało nam jeszcze coś z angielszczyzny. Tak. The Beatles, Past Masters, Volume 1 and 2. 1 and 2, czyli Beatlesi.
ich utwory, które znamy z singli. Tak, przede wszystkim singli. Także piosenki wydane na singlach znajdują się na tym podwójnym albumie. Jeszcze już, jak tyle powyciągałem płyt brytyjskich, wyciągniemy to. Parlophone. Proszę bardzo. Płyta w stanie prawie mintowym. Byłaby mint, gdyby nie było mego odcisku palca. Ciuk się odznaczył. Ale to nie dzisiaj zrobiłem, to musiało być wcześniej. Ale myjkę mamy, umyjemy i będzie płyta mintowa. No dobrze, budka suflera. Przechodniem byłem między wami. I pieśń niepokorna, tak. Przechodniem byłem między wami. Płyta tutaj już taka z pierwsza strona VG minus, druga strona dużo, dużo lepiej. Budka suflera za ostatni grosz. Miałem ją sobie zatrzymać, bo myślałem, że nie mam tego na stanie w domu. Okazuje się, mam na stanie. Też jeszcze chyba w lepszej kopii, to jest około excellent. A okładeczka niestety VG minus, bo tu mamy uszkodzoną. A u mnie i okładka, i płyta jest mniej więcej w stanie mint. Dobrze. Uno. Perfekt. Perfekt i album Uno. I co my mamy? Co za hałas, co za szum? Druga czytanka dla Janka. Idź precz. Pocztówka do państwa Jareckich. Autobiografia. A też biała mysz. Tak, to wszystko na tym albumie się znajduje. Popmaster Record Show w Słupsku, Kołontaja 14 i na stronie internetowej jeszcze w tym tygodniu. Może dzisiaj, może jutro, no zobaczymy. Okej. Okay. Kolęda Nocka, Ernest Bryl i Wojciech Trzciński. Kolęda Nocka, Kolęda o Gwieździe, Kolęda Maryi, Kołysanka Matki Brzemiennej. To między innymi znajduje się na tej płycie. Co my jeszcze mamy? Roman Kołakowski, Przypowieść Błękitna. Tak to wygląda. Roman Kołakowski, Przypowieść Błękitna. Oprócz tego mamy The Best of Tom Press. Kiedyś było to, chyba w tamtym roku, przeboje największe Tom Press. I Tom Press, co tam wydał na tych The Best of Tom Press? Budka Suflera, Rok Dwóch Żywiołów, Jam, Puff, Exodus, Jestem Automatem, Izabela Trojanowska, Na Bohaterów Popyt Minął, Manam, Szare Miraże, Kombi, Taniec w Słońcu, Kasa Chorych, Zginęła Poprzeczka. Jaka poprzeczka? Budka Suflera, Memu Miastu na Do Widzenia, Izabela Trojanowska, Pieśń o Cegle, czyli podaj cegły, budujemy nowy dom, to chyba o to chodziło. Dobrze, to trochę jazzu. Michał Urbaniak, Constellations in Concert. Constellation Michała Urbaniaka koncertowo, w serii, wydanej w serii Polish Jazz Volume 36, czyli 36 część serii Polish Jazz. Okej, okay, mamy, Manam, o, nie rób tyle hałasu, o, nie mam już dla ciebie czasu. 200 zł kosztowała płyta na początku, ale cena zmieniona została na 280. Takie były czasy, kurde, 80%, nie 80, 40% do góry poszła płyta. Bodek, o, nie rób tyle hałasu, paranoja jest goła, parada słoni i róża, nie poganiaj niebo, tracę oddech. Tak, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To piosenki z pierwszej strony. A to piosenki na drugiej stronie może. Bajm, proszę bardzo. A na drugiej stronie co my tu mamy? Ajajaj, gdzie tu wydrukowane? Strona B. Co mi panie dasz? Żal prostych słów. Po prostu stało się. Nie ma wody na pustyni. Prorocy świata. Mnóstwo przebojów. Już nie będę czytał pierwszej strony, bo na pewno z parę przebojów jeszcze się znajdzie. No dobrze. Wojciech Skowroński. Wojciech Skowroński. Jak to się cieszę, byle czym, za jasną rzeką, cały świat jaśnieje, Stomping in the Savoy, kiedy świat jest więcej wart. Między innymi te piosenki znajdują się na płycie Wojciecha Skowrońskiego, wydano przez wytwórnię Pronit. Dobrze, tu trochę hip-hopu, słuchajcie, hip-hop był, jest i będzie w sklepie Popmaster Record Show, czasami więcej, czasami mniej, no w tej chwili nie narzekamy, przyszło trochę tego, już możecie zresztą zerknąć na stronę popmaster.pl. Jest tam chyba 30, może 40 płyt hip-hopu. Między innymi ta płytka jest, Prime Cuts, to jest Volume 2, a tam się znajduje Volume 1. Tak. O, i chyba tu, to już chyba też jest wydane, już na stronie internetowej, tak. Dobrze, Earth, Wind & Fire and Love Goes On. Earth, Wind & Fire and Love Goes On. To na stronach Popmaster Record Shop z lada dzień. Tu mamy coś reggae, Sly & Robbie. Talk About Love. Al Campbell zaadoptował. Chyba Al Campbell to chyba członek, wokalista grupy UB40. Diet Rock, Charlie Chaplin with Sly and Robbie. Dobrze. Diane Warwick, Heartbreaker. Jeszcze raz Diane Warwick,
Heartbreaker, to będzie też niebawem na stronach. I The Disorderly Musical Conduct. A, Flying Turkish, to już wam pokazywałem, nie wiem dlaczego tu się znalazło. No dobrze, Flying Turkish, dobrze. I jeszcze ostatnia płytka na dzisiaj to jest Andrew Lloyd Webber i muzyka do musicalu Cats. Cats, koty Andrew Lloyd Webbera. Dobra, to na tyle ze Słupska. Zapraszam was na następny wideo newsletter. I to już niebawem. Zdziwicie się jak szybko, bo na przestrzeni chyba tygodnia pojawi się następny. To na razie, trzymajcie się. Ze Słupska do was mówił Andrzej Stebelski ze sklepu Popmaster Record Shop. Dziękuję, do zobaczenia.